Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 z tła biedaków, tak? I dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy u rodziny przyjemniaczek. Znowu. Tym razem jednak jesteśmy u Lilianny. Stwierdziłam, że to będzie dobre przejście od Marysi do jej córki. O Jezu. Te powiadomienia mnie wykończą, naprawdę. No dobra. No i tak, moi drodzy, jak widzicie, nasza rodzinka troszkę się powiększyła, jeśli chodzi o Liliannę. I troszkę się tutaj w jej życiu zadziało. Tak, aktualnie sobie gra z swoim synem, a ich nogi utknęły w kanapie. Także spoko. A nie, ona ogląda, jak on gra. Co? Nie możesz na tym usiąść? Dlaczego? A nie, on stwierdził, że usiądzie sobie na podłodze. Dobra, no. Można i tak. Ja tutaj straciłam wątek w ogóle, nie? Od czego by tu zacząć, moi drodzy? Może od drzewa genealogicznego będzie najprościej? Znowu katar. Dobra. Lilianna, pokaż drzewo genealogiczne, bo to od ciebie trzeba. Tak, jak widzicie, Lilianna ma dwoje dzieci, jest nim Benedykt oraz Barbara. Benedykt jednakże jest synem niejakiego Maxa Gniota, tak. A Barbara jest córką Szczepana, z którym aktualnie nasza droga Lilianna jest w związku małżeńskim. Czyli to z nim zdecydowała się tworzyć rodzinę, a z panem Maxem miała jednak taką przygodę chwilową po studiach. Podczas gdy ze Szczepanem jej się nie układało najlepiej, no niestety zaczęła sobie układać życie z kimś innym, ale nie wyszło. Potem wrócił Szczepan i... No i cóż... Pierwsza miłość najwyraźniej zwyciężyła. I Liliana ułożyła sobie życie teraz ze Szczepanem. Tak, i w sumie tyle, jeśli chodzi o ich, o te zmiany u Lilianny. Ona dalej pracuje w tym sporcie, jak pracowała. O, i musi kondycję rozwinąć tak swoją drogą. Jest u nas również Daniel Przyjemniaczek, tata Lilianny oraz były mąż Marysi. No jako, że oni się rozwiedli, no to on się musiał gdzieś podziać, więc no... Zamieszkał z córką, mimo że oni tutaj nie mają dużo miejsca, jak możecie zauważyć. Dosłownie przed chwilą remontował mi ten dom, więc... Tak, takie na szybko zrobiona mała klitka. Ale myślę, że wygląda całkiem nie najgorzej i... Aha, a tutaj jest specjalna miejscówka dla Daniela. No jako, że nie mamy miejsca w domu na trzeci pokój, ani trzecie łóżko, więc Daniel wylądował pod garażem. Ale myślę, że jemu to nie przeszkadza. On tylko tam śpi, więc wiecie. Nie ma co się przejmować, on ma dzisiaj w ogóle wolne i też potrzebuje kondycji. To może jakiś wspólny jogging z córką. Telefon i alarm zapomniałam, no. Ale okej. No i dobra. O, już dzwonią, nie? Tylko wstawiłam. Trudno, oni są teraz zajęci. Jak widzicie, Liliana postanowiła ćwiczyć na świeżym powietrzu. A Daniel w kuchni, bo czemu by nie? Strasznie długo w ogóle w tych Simsach telefony dzwonią, tak swoją drogą. Ona by się w ogóle chciała zaprzyjaźnić z Marysią. Dobra, 20 przyjaciół jednocześnie, jakoś możemy to znieść. Spróbujemy, nie wiem czy to się uda, bo The Sims 2 ciężko o przyjaciół, ale zobaczymy. Byle nie zwierzęcych, bo przecież skąd ja jej wezmę 20 zwierząt, z którymi się ona zaprzyjaźni, bez przesady. Dobrze, weź tą pocztę. Aha, i tu jeszcze wciąż leży ta paczka, więc to się weź. O proszę, Daniel sam z siebie przygotowuje kanapki. Jaki dobry, przykładny ojciec. Naprawdę. W ogóle, jakby ktoś chciał się przyjrzeć bliżej Liliannie, to... Tak się ona prezentuje teraz. Proszę bardzo. Ty, Maryśka,
Ja wiem, że ty nie lubisz... O, i ta niewidzialna gazeta. Ja wiem, że ty nie lubisz swojego byłego męża, ale tu mieszka też twoja córka i twoje wnuki, więc z troski swojej nie bądź taką hamułą. Tylko rozmawiaj z nią. Sobie z nią podbijemy relacje i się z nią zaprzyjaźnimy. W ogóle musisz się pozaprzyjaźnić z wieloma osobami, bo tu masz dopiero raz, dwa... 4, 5, 6 u przyjaciół, więc... A chcesz mieć 20. Tobie się chce siku znowu. Jako staruszkowi, więc... Co się dzieje, Benedykt? Tamta jest śpiąca. Coś chce przynieść z Markusem. Wszyscy biedni, chorzy. Musimy wiedzieć co, poczekać na Szczepana, bo on umie zrobić zupę babuni. A ty chyba nie umiesz. No, chociaż jedna odebrała. Kto tu znowu dzwoni? Jezus Maria, już ma... Albo nie, bo nie starczy. O, kot ci zajął miejsce, oczywiście. I teraz... tak, wyprowadź kota na spacer. O, piesek sobie ładnie je. Może go pochwalimy za jedzenie karmy? Można tak? Czemu nie można nic z nim robić? Tak, bo on się władował do łóżka, oczywiście. Nie. Chcesz, to się zdrzemni? O. Chodź jeść. Ty też już wstawaj, bo nie będziesz w nocy spała. Proszę wszyscy jeść zupę babuni. Chyba sobie kpisz. Dobra, nie Szczepan. Please. Skorzystaj sobie z kibelka. Weź sobie prysznic. A Daniel, ty nie jesteś przeziębiony? Le weź na wszelki wypadek zjedz też zupę. Jak tam masz piesa? No całkiem dobrze się miewają te zwierzaki. Olinana ma bardzo dobre relacje z ojcem mimo wszystko. Wiesz, też te siku i zabawy by się przydało podnieść też, więc... skorzy... nie włącz. Och, niestety mamy tylko dwie łazienki. Ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. Ty odłożysz resztki. A ty potrzebujesz jeszcze rozrywki, więc... co ty byś mógł porobić dla rozrywki? Mógłbyś pograć w gry, bo... nie mamy w sumie nic innego. Ty jeszcze napełni... może wyczyść i napełni miskę. A ty dziecko... a ty mi źle chcesz zrobić się, no dobra. Czy ty możesz pomóc siostrze? Możesz. Ale jesteś zmęczony, więc idź spać. Rozrywkę sobie podniosłeś, więc bardzo fajnie. Tylko ta mała jeszcze niech sobie odrobi lekcję. W ogóle ja byłam bardzo zawiedziona, że Barbara nie urodziła się ciemnoskóra. Bo ja bardzo chciałam, żeby ona odziedziczyła karnację po Szczepanie. Ale niestety nie wyszło i no cóż, poradzić. Jest jak jest. Niech Barbara odrobi lekcję tyle, ile może. Pewnie za wiele nie da rady. No już, już ma dość. No to niech idzie spać. No idź spać. Proszę bardzo, mamy kolejny dzień. O, widzę, że pies się zlał. Więc super. A tak, weź sobie proszę, nic, bardzo dobrze. No idź graj, graj sobie mała. Idź graj w gry o 6 rano. Żeby się rozrywka podniósł. A gdzie jest pies? Nie można go jeszcze zganić? Szkoda. A w co ty byś już grała w ogóle, nie? Nie wiem, czy to jest gra dla dziewczynek. Mogłam ci dać The Sims 3. Dobra, niech ktoś to wytrze, bo ja tak nie lubię. A nie, to jakiś tam snowboard czy coś. Spoko. No widzę, że już wstajecie też. Ty potrzebujesz siusiu. A ty w sumie też możesz skorzystać. Zaraz trzeba będzie właśnie ciebie wysłać do toalety. Świetnie!
Pograne? Pograne. Ale... lekcje nieodrobione. Ale Liliana idzie do pracy. Jak to? No nie, a miałam iść z nimi na basen. No to... no to... klops. Czy ty masz w ogóle jakieś relacje z Danielem? Słabe. Sobie może jakiś męski dzień zróbcie czy coś. Tak, a ten lekcję odrabia siostrze zamiast iść, nie? Już to zostaw. Za późno. Za późno. Wow! Ale nam pies wyrósł. No, ale fajny. Ale fajny piaseł. O, zgań zanieczyszczenie sprzętów. Nie wolno gryźć. Masz kosteczkę. Boże, czy ty musisz odkładać tą książkę? Oj, ciasny ten domek, bardzo ciasny. No ale cóż, niestety tak już mamy. I musimy sobie radzić. W takich małych domkach również. No niestety, nie wszyscy mają wielkie wille z basenem. Patrzcie, ona tam... ona go nie lubi chyba. Daj jej napiwek. Oj, chyba się nie lubią. Możesz się jej przyjrzeć. Ale pewnie ci się będzie podobać. Znowu zostajesz w jakimś klubie poszukiwania. Okej. Masz tutaj trochę pieniędzy. Podoba. Oczywiście, że jej się podoba. Ej, no gdzie idziesz? Nie odchodź! No nie, już sobie poszłam. Dobra. Może innym razem, Daniel. Może jutro. O. Okej. Okay. Liliana dostała awans, a Benedykt przyprowadził Cyryla z paczką. Nie Cyryla, tylko Kajetana, co ja gadam. Czy Benedykt jest innej orientacji? Proszę bardzo, wszyscy się sobą zajęli. Zaprzyjaźnijcie się? Niewiele wam brakuje. Spoczko. Spodobała mu się znowu laska. Daniel nie próżnuje. Może czy jest jakaś kobieta, która mu się nie podoba? Co ty możesz jej zaproponować? Aha, do zwierzaka. Nie oddajemy zwierzaczków, tylko chciałam... jeszcze było tutaj zapytaj jedno. Oj, coś ci nie idzie chyba. Nie. Barbara, weź ty odrób lekcji, co? Może się pobawcie chwilę. Możesz w sumie przedstawić Liliannie, jeśli w końcu się odczepi od lustra. A wbiłaś ten punkt? Wbiłaś, dobra. Możemy coś pokombinować w sumie, no. Tego jeszcze nie było w biedakach. Zaraz. Nie rzucać piłką, ty tam masz jeszcze lekcje jedne. Tylko nie wiem, gdzie je schitrałaś. To jest dobre pytanie. Nie, no znowu gdzieś schitrała te lekcje, nie? Gdzie jest w ogóle Liliana? Ty miałeś przedstawić... Nie mam słów. Miałeś przedstawić swojego nowego kolegę. Dziecko, idź sobie pograj w Simsy.
Niech ktoś tego psa zacznie wychowywać. A pies oczywiście poszedł spać. Ty musisz troszkę się zacząć ogarniać. Cały dzień w tej piżamie jesteś w ogóle. Boże, skorzystaj, weź prysznic. Weź sobie jakieś resztki. Ty mogłabyś, nie wiem, poznać tą dziewczynę. No, zabawaj dowcip. Rozmawiaj, pogawędka. O. A ty tutaj z tym zacznij uskuteczniać przyjaźń. Gdzie ty idziesz? Pewnie do toalety. A ja cię zatrzymałam. Ale toaleta i tak będzie zajęta, więc... Zapytaj, jaki jest twój znak zodiaku? Zapytaj, jakie są twoje pragnienia. Heliana, wiesz, po namyśle stwierdzam, że możesz wywrzeć wielkie wrażenie na pewnej osobie, którą znam. Chętnie umówię was na randkę w ciemno. Zwariowałaś? Poznać kogoś nowego. A, przyjrzyjmy mu się. O nie, nie podoba mu się. O, chyba jednak. Chyba jednak zostaniemy tylko kumplami. Myślałam, że... Ale patrzcie, że... Przedstaw Liliannie, gdzie ona jest? Przedstawisz go Liliannie? Bo nie ma to jak w łazience, nie? O, poznałeś kogoś nowego. Spełniło się twoje pragnienie. Dzięki mnie. Przedstaw Szczepanowi. I zabawaj dowcip. Szkoda, że nie mają tej chemii, bo myślałam, że może byśmy coś ten tekst... Kurde, no kusi mnie to, no. Żeby... coś z nim zacząć uskuteczniać. Może spróbujemy. Najwyżej nas uleje. Tak, tak przy ojcu. Ale ciasny ten dom, wszyscy się tutaj bloczą, wszyscy. Tak przy świadkach. A co ty mała tam robiłaś? W ogóle jakie ty masz oceny w szkole? No jeszcze masz dobre. Ale czuję, że może to się niedługo skończyć. Panie, wypad. Ej, no patrzcie. Niby nic, nie wiem. Już się zauroczyli. Świetnie, to było naprawdę szybkie. Czekaj. Patrz, ile piorunków. Boże, tu jest za dużo ludzi. O nie, jednak nie. Ale patrzcie, był przekreślony piorun i już nie jest, nie? To spróbujmy go oczarować w takim razie. Może to się uda. No to działa, nie? Gdzie jest pies? Pies znowu śpi, oczywiście niewinny. A ja widzę, że on nasikał. No już nie ma tego, kurde. Ech. Ci sobie tutaj grają, super. Jak napełniłeś miski, to weź skorzystaj. Idź do swojego pokoju, żebyś się już nie pałętał pod nogami.
Co robi nasza mała? Poszła nie do swojego łóżka, więc może by tak wstała. Niech skorzysta, weźmie prysznic. I dopiero pójdzie spać. W ogóle nie wiem, gdzie ona położyła te lekcje w końcu, ale okej. O, już idziesz. A ja się tu dopiero rozkręcałam. To ty umyj podłogę i teraz czas odrobić lekcję, mój drogi. A, on tu ogląda, jak ona gra. Aha, dobra. O, może przytulajcie się pod gwiazdami. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie, co? Tylko na sekundkę dosłownie, please. Postaram się, żeby to trwało dosłownie sekundę, żeby... Ja się boję, że im się coś stanie. Ja nie chcę, żeby im się coś stało. O Jezu, ale macie ogródek z tyłu, nie możecie po prostu... O. I na tym chodniku. Trochę mi psujecie kadr. No ale cóż, poradzę, tak się ustawili. Dosłownie chwilę, proszę, niedługą. Muszę tu kontrolować. Dobra, wystarczy. Nie chcemy tutaj śmierci na odcinku. Więc, o, może idźcie sobie zrobić Barbara. Taki tam filmik w gratisie, nie? A jak tam, mój drogi? Dasz radę odrobić tę lekcję? Ciężko, ale myślę, że dasz. No i co mamy za uroczenie z tym Kajetanem? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie planowałam tego urodziny biedaków, ale w sumie... Czemu by nie? Różnie to może być w życiu przecież. Straszny syf w tym domu. Dobra, moi drodzy, w ogóle myślę sobie, że już na tym skończę ten odcinek. Bo już troszkę... Bo minęły w sumie 2 dni. Ja tak sobie nie ustawiłam żadnej granicy, ile dni będę na rodzinę przeznaczać, więc... Ostatnio u Marysi był tylko 1 dzień, także nie wiem, jeszcze się zastanowię, na razie będzie tak jak jest i cóż, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, no i do usłyszenia w kolejnych, trzymajcie się i pa pa!